tymi komórkami, o które pytałem wyżej, które specyficznie dedykowane mogą być i powinny być rozliczeniom kosztów tej umowy, czy nie byłoby dobrze, żeby tak dla jasności całej tej sytuacji, żeby NIK z zasady kontrolował wykonanie tej umowy w rytmie corocznym? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również panu dziękuję. Technicznie sił zbrojnych, więc to nie jest tak, że my tylko bezwiednie oddajemy się i oddajemy w całości swoje możliwości działalności tej szkoleniowej. Pozostałe kwestie, tak jak wspomniałem, udzielimy odpowiedzi na piśmie. Technicznej sił zbrojnych, więc to nie jest tak, że my tylko bezwiednie oddajemy się i oddajemy w całości swoje możliwości działalności tej szkoleniowej. Pozostałe kwestie, tak jak wspomniałem, udzielimy. Te wszystkich pytań, które mam nadzieję pan minister dobrze sobie zapisał. Ja chciałbym jednak, pana myślę, prosić o odpowiedź na to jedno pytanie dotyczące zdolności ministerstwa do liczenia. Oddajemy w całości swoje możliwości działalności tej szczepionki. Czyli rozumiem, tak, żeby to było jasne, że na dzień dzisiejszy wniosku żadnych z tego raportu stwierdzał, że czy włączacie rotacyjną obecność wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie? Czy wam ten wskaźnik nie maleje, pomimo że różne rzeczy w naturalny sposób się starzeją? Szanowni panowie, my musimy rozdzielić kilka kwestii. Po pierwsze, dowództwa, które są ulokowane na terenie Polski i finansowanie czy współfinansowanie tych, północny zachód, północny wschód, na myśli Szczecin i Elbląg, czy też na przykład Bydgoszcz, JFTC, więc to są rzeczy, które są siłą rzeczy współfinansowane z naszego budżetu. I odrębną kwestią jest również obecność wojsk sojuszniczych, nie tylko wojsk amerykańskich, wojsk innych nacji, innych państw również, więc to wszystko jest rozpisane, przygotowane, finansowanie jest również prezentowane w każdej, za każdym razem, więc to są rzeczy, które są siłą rzeczy, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za głosowało 6 osób, wstrzymało się 2. W takim razie stwierdzam, że Komisja Obrony Narodowej uchwaliła opinię dla Komisji Finansów Publicznych i jednocześnie skierowała moją osobę do reprezentowania powyższej opinii przed Komisją Finansów Publicznych. Szanowni Państwo, w tym momencie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.